Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Mini rękawica z AliExpress. Na kosmetyka out chyba ktoś wrzucił, bo porównał ją do rękawicy, która była już u mnie na kanale. I teraz tak, pierwsze wrażenie. Na dzień dobry. Wiesz co, mniej puszysta. Ta jest zdecydowanie szersza, jest zdecydowanie więcej, bardziej taka przyjazna, miękka, przyjazna. Tutaj widzimy, że mamy ją tak ściętą, tu mamy prostokąt. Tutaj widać, czuć miękkość w ogóle. Ale dlaczego w rękawicach? Właśnie grilluję i węgiel zgarnąłem bez rękawic, mam brudne paluchy. No tak to wygląda. Więc stwierdziłem, żebyś nie widział czarnych paluchów. Dzisiaj niedziela, nagrywka, grillowanko. No tutaj jest przepaść, jeżeli chodzi o jakość. Kurde, zresztą trochę brudne. Życie, co tam. Jeżeli chodzi o jakość, no to tu czuć taką miękkość. W środku
czymś wypełniona, tak przyjemnie, jest jej dużo więcej. W ogóle, jeżeli jak ją namoczę, to ta jest zdecydowanie cięższa i dłużej schnie. Natomiast ta w środku ma takie sztuczne wypełnienie, tak jak widać. Bardzo poręczna, nie ma podziałki. Czy jest warta swojej ceny? Jak najbardziej. Zdecydowanie tak, naprawdę, rewelacja. Nie pamiętam, ile za nią dam, groszowe sprawy. Groszowe, dojechała do mnie w ciągu niecałych 2 tygodni. Bomba. Przedziałek tutaj, w tej rękawicy, moim zdaniem jest niezbędny. Naprawdę. Inaczej się ją trzyma, inaczej jakoś tu się manewruje. Dlaczego? Z tego względu, że jest przeszycie tylko na środku. Tu, w tym miejscu jest przeszycie, złapana. Tu mamy wolną przestrzeń. I na przykład przy Audi, przy grillu z przodu, elegancko wjeżdżam między szczebelki, między drabinki. Tak to nazwę. Idealnie się do tego sprawdza. Właśnie. Osobiście, jakbym miał kupić, wybrałbym ten droższy. Z tego względu, że jakość mycia, ilość szamponu i miękkość zdecydowanie, tak jak ja mam w pianoblek przednią atrapę, no to tutaj jest fajnie, ale troszeczkę brakuje. Do felg nie ma co przepłacać. Do felg ta będzie idealna z tego względu, że jak masz ramię felgi, powiedzmy, zajeżdżasz sobie od tyłu i tam elegancko czyścisz. Fajna rękawica, naprawdę bardzo fajna. Czy też, jeżeli chodzi o mycie wydechu z tyłu, też wejdzie. I na przykład drzwi, progi, wnętrze, strona wewnętrzna też jak najbardziej się będzie nadawać. Kwestia zastosowania. Cena do jakości tu jest naprawdę wysoki level. Naprawdę wysoki level. Przyjemność z pracy, no to ta tę miażdży. Nie da się ukryć. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!